Siemanko, zaczynamy od paczki od mojego widza Jacka. No słuchajcie, solidna robota, to Jacek sam robił tą skrzynię tylko po to, żeby rzeczy, które wysyła do mnie, nie uległy uszkodzeniu. Już widzę małą niespodziankę, o której nie wiedziałem. Co tu mamy? Jakiś hamulec chyba. Wygląda to jak hamulec elektromagnetyczny, ale chyba jest przykręcony do spodu. Co tutaj jeszcze mamy? No proszę, kolejna rzecz, jakiś zasilacz. Jakiś serwo, AC servo motor. Jest ono wielkości takiego silnika, powiedzmy 8,5 Nm. No wiadomo, do tego jest potrzebny odpowiedni sterownik. No ale serwo całkiem ciekawe. Oś jest naprawdę gruba, potężna. No przyjrzymy się na pewno kiedyś temu napędowi bliżej. O, jakie sprzęgło. Wow. No te sprzęgła są bardzo fajne. One są takie podatne, więc kompensują dobrze jakieś nieosiowości, a jednocześnie są dosyć wytrzymałe i precyzyjne. A, tu jakaś płytka, być może mocowanie tego serwomotoru. Odkręćmy w takim razie ten wałek. Powiem wam, że ta skrzynia jest tak porządnie zrobiona, że teraz człowiek nie wie, co z tym zrobić. Trzeba by ją na coś wykorzystać, bo przecież szkoda takiej porządnej roboty. Jacku, bardzo serdecznie dziękuję za ten mega prezent, za niespodzianki, sprawiłeś mi bardzo dużo radości. No ale przede wszystkim też i moim widzom, bo na pewno w jakichś projektach te elementy się pojawią. A teraz już przechodzimy do odcinka. No i dzisiaj taki lekko vlogowy odcinek, gdyż moja montażystka nie miała czasu dzisiaj przygotować wam jakiegoś konkretnego filmu. Walczę tutaj z takim kołem pasowym. Normalnie nawet nie wiecie, jaka jest masakra, żeby wykonać tego typu elementy. Prosta robota. Do wytoczenia otwór w środku Fi300, tolerancja od 0 do minus 300. Nie dość, że trzeba czekać dosyć długo, żeby takie coś zrobić. Ciężko jest w ogóle znaleźć osobę chętną, żeby to zrobiła. No to jeszcze trzeba było to poprawiać, bo się okazało, że nie wiem, z czego wynikał błąd, ale było zamiast 300 w minusie, to było 1,5 dychy w minusie. I co ważniejsze, założenie było takie, że ustawienie musi być do koła pasowego. Owszem, było to trudne, ponieważ ta powierzchnia tutaj nie grała z tym kołem i trzeba było, nie wiem, jakieś blaszki podkładać pod szczęki i tak dalej. Więc to nie była łatwa sprawa. No ale takie było założenie i tak należało to wykonać. Podczas poprawienia okazało się, że nie było to zbyt precyzyjnie ustawione. A może było, tylko że tutaj zostało wybrane trochę więcej materiału i ten pierścień się odprężył. W każdym bądź razie tutaj widać jest w środku ślad, jaki został po tym poprawianiu. No było tak jak mówię, tylko 1,5 dychy naddatku w środku, więc no niestety idealnie nie jest. Na szczęście można powiedzieć, że to koło zostało uratowane. Nie trzeba tutaj nic dorabiać ani przerabiać. No jest to niezgodnie ze sztuką, ale powinno zdać egzamin. I oczywiście podwyższona Zosia tutaj sobie świetnie poradzi z tym tematem, no bo tak jak mówię, sam otwór to jest Fi300, na zewnątrz będzie pewnie 360 gdzieś maksymalna średnica. No i gdyby nie to, że Zosia ma przedłużoną kolumnę, no to niestety nie dałaby rady tego ogarnąć, a tak sobie wywiercimy te otwory bez najmniejszego problemu. Tutaj mam wytrasowane linie i po prostu, no nazwijmy to na oko, ustawiam oś wiertła do osi tej linii. Otwory służą tylko do blokowania tego koła, żeby ono się nie obracało na osi. I tutaj no jakichś dużych sił nie przewiduję. Myślę, że 6 docisków spokojnie wystarczy.
i nie ma tutaj dużych obrotów, więc też ta precyzja wykonania tych otworów nie jest szczególnie istotna. Wizualnie powinno być ok. Więc no, taką metodę też możecie stosować, jeżeli macie podobne warunki. No oczywiście, jeżeli chcemy zrobić to mega precyzyjnie, to wypadałoby to robić na jakiejś podzielnicy. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda mniej więcej proces technologiczny wykonania tych otworów, jak sobie z tym poradziłem. No gwintownik, powiem szczerze, ledwo się zmieścił, a jak zapewne wiecie, no Zosia nie jest wiertarką, gwinciarką, więc trzeba gwintować ręcznie, ale wprowadzałem go przy pomocy maszyny, żeby ten gwintownik był prostopadle do wywierconego otworu, bo później byłoby ciężko to zrobić po zdjęciu detalu z obrabiarki. Pozwólcie, że wykorzystam ten moment także do przekazania informacji, kto otrzyma piłę i wiertarkę Parkside, bo jak wiecie, moi widzowie przekazali dla innych widzów te narzędzia i wiertarka leci do Kamila. Widzę po jego warsztacie, że na pewno wykorzysta tą wiertarkę, a piłę otrzyma Paweł. Widać, że narzędzie będzie w sam raz dla niego. Jednocześnie dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Śmiało pamiętajcie, żeby próbować do końca. Widzę, że niektórzy piszą bardzo często, gdy pojawiają się narzędzia do oddania i bardzo dobrze. To, że raz się nie udało, wcale nie znaczy, że następnym razem się nie uda. Okej, a teraz prościutki trik warsztatowy, bo nie zawsze jest to takie domyślne, jak ogratować otwory wnętrzu jakiejś tulei czy pierścienia. No tu mamy dużą średnicę, więc ta płaszczyzna jest no prawie że prosta i takim zwykłym fazownikiem można by to zrobić bez problemu. Można tutaj też bez problemu dojść takim gratownikiem. To też nie jest problem. No ale tu mamy wyjątkową sytuację. Gorzej, jeżeli to będzie mniejsza średnica lub jakaś głębsza tuleja. W takim wypadku świetnie sprawdzają się tego typu kuleczki. Takie z elektrokorundu. A jeszcze lepiej takie w postaci pilników. Ach, no i padła bateria. Takie w postaci pilników. Ja takiego pilnika kulistego niestety nie mam. Dlatego posłużę się taką kulką z elektrokorundu. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za otrzymane rzeczy od moich widzów, a także za przekazane rzeczy moim widzom. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Hej!